naszych łączach Anna Zalewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam. Nie wiem, czy to jest na pewno dzień dobry dla polskiej energetyki, dla Polski. TSUE podtrzymuje swoją decyzję, ba, żąda kar za jej niewykonanie. Jak pani poseł to patrzy? Czy będziemy teraz płacić codziennie 500 000 euro za funkcjonowanie kopalni Turów? Tak to będzie wyglądać? Oczywiście jeszcze nie znam uzasadnienia, natomiast mogę powiedzieć jednoznacznie, że jest to wyrok totalnie polityczny, nie mający żadnego uzasadnienia, bez podstaw prawnych i zwyczajnie nieludzki. Dotyczy prawie 70 tysięcy obywateli naszego państwa, Dolnego Śląska i współpracujących z nimi firm. Dotyczy dobra środowiska, w którym jest wydobycie, dlatego że zamknięcie kopalni równałoby się katastrofie ekologicznej. To wszystko zresztą dzieje się w kontekście ostatnio przeprowadzonych badań po stronie czeskiej i polskiej wśród mieszkańców. Większość, 60-70% czeskich obywateli, polskich obywateli nie rozumie tego sporu, żyje w przyjaźni, nie chce tego sporu i chciałoby, żeby temat został zamknięty. W związku z tym zastanawiające jest, że właśnie w tym momencie takie decyzje zapadają. Zresztą kilkanaście krajów to Unii Europejskiej... Nawet jeżeli on jest nielogiczny, to jest chyba zgodny z unijnym prawem, przynajmniej będzie obowiązujący i licznik będzie nam naliczał kwoty do zapłaty. Co z tym zrobi polski rząd? To nie jest zgodne z obowiązującym w Unii Europejskiej kraju, dlatego że mówi się tam o praworządności, żąda się przestrzegania przepisów i patrzy się na dobro społeczne. Żaden z tych czynników przy wyroku TSUE nie został wzięty pod uwagę. Kilkanaście krajów, kiedy widziało wyroki niewykonalne, po prostu ich nie wykonało. Dla mnie jest to niewykonalny wyrok, gdybym była... Czyli nie będziemy płacić? A co się stanie, jeżeli my nie zapłacimy nie jest, tych pieniędzy? Nie... Panie redaktorze, to nie jest, panie redaktorze, stanowisko rządu. Myślę, że za moment pan premier będzie o tym mówił, ale tak postępują kraje, kiedy nie widzą możliwości wykonania tego wyroku. Jakbym była złośliwa, powiedziałabym, że Unia Europejska tak wyobraża sobie zasoby własne, więc jest to przestroga dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. I chciałabym poczekać na stanowisko pana premiera, na jego konferencję prasową w tej sprawie. Czekają również związkowcy, którzy są w Bogatyni w tej chwili razem z panem Michałem Kurtyką. I tam trwa jakaś narada, trwa podejmowanie decyzji, a... Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę. Please. I tu pani poseł gdzieś znikła. Nie wiem, czy będziemy czekać, nie wiem, czy będziemy tą rozmowę kontynuować, chyba że pani poseł gdzieś się pojawi w naszych łączach raz jeszcze. Anna Zalewska, posłanka do Europarlamentu z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Czekamy na powrót połączenia. Nie mamy jeszcze decyzji rządu, ale mamy stanowisko prezesa PGE, firmy, która zarządza tą elektrownią, zarządza Bełchatowem, zarządza kopalnią w Bełchatowie. Pan prezes Dąbrowski takie oto stanowisko zajął. Przed chwilą dostałem informację o karze dotyczącej Turowa przy założeniu, że za granicą czeską działa 5 kopalni, a w Niemczech 4 kopalnie. Na naszą nałożono karę. Jak to ma się do solidaryzmu między narodami, wsparcia Polski w transformacji? Dość kuriozalna decyzja, tak mówi Grzegorz Dąbrowski, prezes grupy PGE. To teraz wracamy do rozmowy z Anną Zalewską. No dobrze, decyzja jest kuriozalna zdaniem prezesa PGE. Jeszcze nie mamy stanowiska polskiego rządu. A jak to można odnaleźć w kontekście choćby dzisiejszej konferencji też europosła PiS-u, pana Patryka Jakiego, który podliczał zyski straty Polski z uczestnictwa w Unii Europejskiej. Te zyski nie są takie jednoznaczne zdaniem europosła Jakiego
jego ekspertów, to jest jakiś przyczynek do rozmowy o polexicie, pani poseł? Rozmawiamy o tym, w jaki sposób w Unii Europejskiej cały czas zachowywać podmiotowość i nie pozwalać na ingerowanie w kompetencje krajów członkowskich. Ja oczywiście nie znam wystąpienia pana Patryka Jakiego, więc w żaden sposób nie jestem w stanie się do tego odnieść. No, ale nie jest tak, że ta sprawa to jest, jak mówią niektórzy, woda na młyn dla ludzi, którzy są zwolennikami wyjścia Polski z Unii Europejskiej, że jest kolejny czynnik, który pokazuje, że w tej Unii coraz trudniej się poruszać dla rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest woda na młyn totalnej opozycji, dlatego że to oni prowadzą taką narrację, widząc, że w żaden sposób nie są w stanie wygrać wyborów, nie mając programu, wprowadzają od 2015 roku narrację o polexicie. Przypominam, że to Grzegorz Schetyna kilka lat temu mówił o referendum w tej sprawie kilka dni temu. Paweł Kowal, też przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. Realizowana jest ulica i zagranica. Zagranica ma udowadniać na każdym kroku, że Polacy mają powody do tego, żeby się denerwować, że rządzi Zjednoczona Prawica. My robimy i mówimy dokładnie odwrotnie. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że jest Zjednoczona Prawica, tego polexitu nie będzie. No to ostatnie jeszcze pytanie, wracając do Turowa. Jak rozumiem, kary nie zapłacimy. Jak ten spór się zakończy? Bo Turów to ważny element polskiej energetyki. Jeżeli go nie będzie, to prąd będzie jeszcze droższy, ba może go w końcu zabraknąć w naszych gniazdkach. Na pewno związkowcy podjęli już próby rozmowy z panem ministrem Kurtyką. Wiem, że tak przynajmniej deklarują i piszą, że chcą być w Brukseli. Ja jak zwykle w każdej sytuacji będę wspierać Turów, mieszkańców i pracowników. Powiedziała Anna Zalewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do widzenia.